Uwaga, materiał zawiera spoilery. Jedne mniejsze, drugie większe, inne średnie. Tak czy inaczej, zostaliście ostrzeżeni. Jest taka gra, nazywa się Star Ocean Second Evolution. To japoński RPG, który może poszczycić się około setką zakończeń. Czy to znaczy, że te zakończenia diametralnie się różnią? No nie, opowieść zawsze kończy się tak samo, powstrzymaniem głównego antagonisty. Ilość zakończeń wynika raczej z konkluzji nad historią poszczególnych bohaterów i ich towarzyszy. Kto kogo lubił, kto z kim skończył i tak dalej. W grze znajdziemy też kilka specjalnych zakończeń, które gracz może odblokować po spełnieniu pewnych warunków. No i oczywiście wydawać by się mogło, że 100 zakończeń to nie w mąkę pierdnął. Rzeczywiście to imponująca liczba, ale same zakończenia już tak imponujące nie są, bo sprowadzają się zazwyczaj do jednej krótkiej scenki oraz dialogu. Oczywiście wśród tych wszystkich zakończeń znajdą się bardziej lub mniej satysfakcjonujące. W zależności od relacji, które wykształciliśmy w trakcie gry, zobaczymy inny dialog w innym miejscu. Trudno oczekiwać, że przy takiej ilości finałów twórcy pokuszą się o stworzenie czegoś bardziej różnorodnego. Już sama ilość wariacji zasługuje na podziw, jednak rodzi też pytanie, czy jest ona w ogóle potrzebna. Nie ulega wątpliwości, że 100 to duża liczba. Brzmi ważnie i z marketingowego punktu widzenia to kapitalny slogan. Zazwyczaj ilość zakończeń stanowi część kampanii reklamowej gry. 100, 50, 40, 30, nawet 10 czy 5. Liczby te sugerują, że gracz będzie miał znaczący wpływ na historię. Jego działania rzeczywiście wpłyną na zakończenie, że każda opcja, każda decyzja, nawet ta najmniejsza, w jakiś sposób ukształtuje finał gry tak, by odpowiadał naszym oczekiwaniom. Sugerują również, że warto będzie przechodzić grę wielokrotnie, co oczywiście zwiększa jej żywotność. W teorii wygląd zakończenia zależeć ma od decyzji podjętych przez gracza w trakcie rozgrywki. Oczywiście warunki, które musimy spełnić, są różne i zależą od drogi, którą obrali twórcy przy projektowaniu zakończeń. Czasem trzeba ukończyć grę w 100%, rozwiązując wszystkie aktywności poboczne, jak to miało miejsce chociażby w Arkham Knight. Czasem zależy to od moralnego barometru, wybierania między niebieską a czerwoną opcją dialogową, innym razem od stronnictwa, do którego gracz się zapisuje, a często jest to po prostu wariacja na temat różnych sposobów projektowania zakończenia. Taką wielozakończeniowość zazwyczaj identyfikujemy z grami RPG. To one powinny oferować graczowi możliwość podejmowania decyzji, które zaważą na losach finału. A jednak pod względem ilości zakończeń niedoścignione wydają się być symulatory randkowania albo japońskie visual novele. W ich przypadku zakończenia można liczyć w co najmniej kilkudziesięciu wariantach. Następne w kolejce są bijatyki. Ile postaci? Tyle zakończeń. Ultimate Marvel vs. Capcom ma ich 50. Jednak w przypadku bijatyki taką ilość zakończeń można osiągnąć stosunkowo łatwo. Od każdej postaci dorobimy animację na koniec, która zamyka jej wątki. W bijatyce nie podejmujemy żadnych decyzji, a twórcy nie muszą dwoić się i troić, żeby połączyć wszystkie podjęte przez gracza wątki w jakąś sensowną całość. W przypadku gier RPG jest inaczej, trudniej, choć często wybory oraz ich wpływ na zakończenie bywa iluzoryczny. Pamiętacie Mass Effect 3? To przykład gry, w której prawdziwie istotnego wyboru, który zaważy na losie całej galaktyki, dokonujemy na samym końcu. Gra stawia przed graczem trzy główne opcje, a czwarta jest ukryta, a jednak bez względu na nasz wybór, konkluzja jest ta sama. Żniwiarze zostają pokonani. Dopiero odmowa podjęcia decyzji owocuje czwartą opcją, zagładą istniejącego życia. Ta opcja została dodana w DLC-ku. Postawienie gracza przed wyborem na samym końcu gry to dosyć wiekowa praktyka, którą stosuje się już od dawna. W grze Legacy of Kain z 1996 roku gracz musi wybrać między poświęceniem, które uratuje świat, a panowaniem nad jego zgliszczami. Niby jest to klasyczny podział między dobrym a złym zakończeniem, ale każde z nich ma w sobie coś z goryczy, która pasuje do ukazanego w grze świata.
W ostatnim czasie taki wybór pojawił się również w grze Deus Ex Human Revolution i o ile w grze, która ma już ponad 20 lat, można wybaczyć takie uproszczenia, to jednak dziś nie przechodzi to tak łatwo. I Deus Ex i Mass Effect 3 to produkcje, w trakcie których gracz podejmuje znaczące decyzje. Normalnym jest, że oczekuje wtedy ich wpływu na zakończenie. Okazuje się jednak, że jedyny naprawdę ważny wybór to wybór jednego z kilku zakończeń, wybór ostatniej sekundy. Jeszcze bardziej wytrącające z doświadczenia jest to, że przed tym wyborem możemy sobie po prostu wczytać save'a i obejrzeć je wszystkie po kolei. Jednak problem z Mass Effectem jest jeszcze większy. Ostatnia część trylogii, wielkiej podróży, która zaangażowała tak wielu graczy, w tym mnie, powinna mieć adekwatne zakończenie. I nie chodzi już o sam wybór, ale o to, co dzieje się potem. Pierwsza wersja zakończenia nie wyjaśnia praktycznie nic, a to ogromny błąd. A przecież jednym z głównych atutów tej serii są postacie, które gracz może polubić. Od zakończenia wręcz wymagane jest to, że w jakiś sposób zawiąże ich wątki. Dopiero oburzenie fanów serii doprowadziło do wydania darmowego DLC-ka Director's Cut, który wprowadził epilogi. Zarówno jednak w Deus Exie, jak i w Mass Effectie ciężko sklasyfikować zakończenia do klasycznych dobre, złe, neutralne itd. Każde ma swoje racje. Mimo wszystko, przy takiej ilości decyzji, które podejmowaliśmy, ograniczenie ich do jednego wyboru na końcu wydaje się być po prostu leniwe. W teorii skonstruowanie historii o wielu zakończeniach jest proste. Gracz podejmuje decyzje w trakcie grania, co powoduje rozgałęzienie historii. Z każdą kolejną decyzją tych gałęzi przybywa, a ich kulminacja prowadzi do różnych zakończeń. Problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba to wszystko zrównoważyć i sprawić, żeby każde z zakończeń było znaczące. W niezły sposób robi to Fallout 2, który tych zakończeń ma ponad 40. Co prawda podane są one w postaci końcowych plansz z narracją, jednak czuć, że nasze decyzje mają znaczenie. Kapitalnym przykładem jest również Blade Runner, przygodówka z 1997 roku. Sama historia ma kilka wariantów, a zakończenia, których jest kilkanaście, rzeczywiście odzwierciedlają to, jakie decyzje podejmujemy w trakcie gry. To jest też dobry przykład tego, w jaki sposób gra komunikuje nam moment podjęcia decyzji, a mianowicie nic nie komunikuje. Nie mamy tutaj podziału na niebieskie i czerwone decyzje. Nic nie jest nam podane na tacy, a efekt naszych działań możemy zobaczyć dopiero na końcu. Często jednak marketingowe hasło o kilkudziesięciu zakończeniach jest jedynie pustą wydmuszką. Sprowadza się zazwyczaj do tego, że gra ma kilka głównych zakończeń, a reszta to warianty, które składają się z pewnych szczegółów i jakby je wszystkie podliczyć, to dają właśnie reklamowaną liczbę. Mimo wszystko te warianty dają jakieś poczucie spełnienia. Kilka razy powoływałem się na gry RPG, bo to gatunek, który pierwszy przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o kilka zakończeń. Jak jednak pokazuje przykład Blade Runnera, zabieg ten stosowany jest od dawna w wielu gatunkach. Ostatnio chociażby w głośnych tytułach Davida Cage'a jak Heavy Rain albo Beyond Two Souls. Ale już w latach 90. seria Wing Commander posługiwała się decyzyjną narracją w całkiem sprawny sposób. W zależności od naszego nastawienia mogliśmy zrazić lub zjednać sobie pilotów i co ciekawe, mogliśmy grę po prostu przegrać. Nie chodzi mi o napis Game Over. W Wing Commanderze, świetnym symulatorze gwiezdnego myśliwca, mogliśmy przegrać misję, a gra toczyła się dalej. Im więcej jednak przegrywaliśmy, tym trudniejsza stawała się gra, aż w końcu wróg był nie do pokonania i ostatecznie dostawaliśmy po tyłku tak mocno, że ziemia się po tym nie pozbierała. Rozgałęzienia w historii oraz wielokrotne zakończenia rodzą również problem wysokich kosztów produkcji. Czwarta część serii Wing Commander, która szła śladami poprzedniczek, była przez długi czas najdroższą w historii grą komputerową. Mnogość wyborów oraz zakończeń czasem prowadzi również do rozmycia motywów przewodnich gry i niepotrzebnego zamieszania. W konsekwencji może prowadzić to do tego, że zakończenie będzie mało istotne, nie będzie kończyć wszystkich wątków.
Trzeci Mass Effect to pikuś w porównaniu z Dragon Age Inquisition. Gra urywała na końcu masę wątków, ale mogliśmy je sobie dokończyć, jeżeli kupiliśmy DLC. Gry BioWare'u to jednak dobry przykład tego, w jaki sposób przenieść zakończenie do kolejnej części, choć w tym również tkwi pułapka. Rozgrywka powinna dawać poczucie spełnienia, a jej zakończenie to właśnie ma gwarantować. Nie ma nic złego w zakończeniu gry tak zwanym cliffhangerem, jednak zakończenie i tak musi funkcjonować autonomicznie. Wybory dokonywane w trakcie pierwszego i drugiego Mass Effecta mają większe znaczenie w kontekście kolejnych części serii niż finału. Seria Deus Ex wpada w tym miejscu w pułapkę, bo ostatecznie tylko jedno z zakończeń staje się kanoniczne w kolejnej części. To bardzo dobre gry, które niestety deprecjonują to, co staraliśmy się osiągnąć w trakcie historii. To też przykład tego, że posiadanie wielu zakończeń tylko dlatego, że tak można i to jest fajne, nie zawsze jest dobrym pomysłem, skoro się nie ma na to pomysłu. Wygląda też na to, że w trakcie tworzenia pierwszego Deus Exa planów na sequel nie było, stąd te dziwne zawirowania. I w tym miejscu chcę wrócić do Star Ocean. Wydawać by się mogło, że gra, która ma 3 czy 4 zakończenia, będzie je realizować lepiej. Będą miały większą wagę niż produkcja z absurdalną ilością 100 finałów. A jednak nie. Zakończenia w Star Ocean spełniają swoją rolę dlatego, że jest to gra, która swoją narrację opiera głównie na postaciach. Dlatego epilogi dotyczące losów tych właśnie postaci są ważniejsze niż finał sam w sobie. Paradoksalnie wielki wybór, który jest nam prezentowany w finale, nie jest tak ważny jak te mniejsze, których dokonywaliśmy w trakcie rozgrywki. Na tej samej zasadzie działają zakończenia w Falloutie 2. Zwykła plansza z narracją ma większe znaczenie dlatego, że podsumowuje ona wszystkie dokonywane przez nas wybory i konsekwencje. Wielki, bombastyczny finał, który jest od nich oderwany, staje się po prostu tylko i wyłącznie epicką cutscenką. Jak w trzecim Mass Effectie. Pomimo tego, że uwielbiam całą trylogię, łącznie z trójką, to jednak finał wydaje się być, no właśnie, oderwany od tego wszystkiego. Na koniec zostawiłem sobie grę Chrono Trigger, która podchodzi do zakończenia w ciekawy sposób. Jeżeli włączymy tryb New Game Plus, będziemy mogli przystąpić do walki z głównym bossem w każdej chwili. W zależności jednak, w którym momencie go pokonamy, dostaniemy inne zakończenie. Tak więc, czy istnieje zbyt mała lub zbyt duża ilość zakończeń? Nie, jeżeli każde jest konsekwencją działań podejmowanych przez gracza. Posłużę się tutaj metaforą, którą znalazłem w jednym z artykułów autorstwa Altuga i Sigana odnośnie projektowania gier. Przechodzenie gry to nic innego jak zmierzanie z punktu A do punktu B, nie po linii prostej, ale przez labirynt krętych ścieżek. Gdy twórcy wrzucają do gry wybory, wrzucają labirynty do labiryntów. Im więcej ich jest, tym trudniej im je połączyć w jakąś logiczną konkluzję, kiedy dotrzemy już do tego punktu B. I są nim klasyczne dobre, złe lub neutralne zakończenia, są przeróżne wariacje epilogów, które różnią się jedynie szczegółami lub kolejnością obrazków, które są wyświetlane na końcu. Tak więc, jeżeli natraficie na informację, że gra ma 30, 40, 50 zakończeń, nawet 10, możecie być praktycznie pewni, że nie będą one się od siebie tak bardzo różniły, ale nawet jeżeli tak będzie, to ważne jest to, czy ten jeden, do którego wy docieracie, jest logiczną konsekwencją podejmowanych przez nas działań. Nieważne, czy prezentowany jest w sposób rozbuchanej cutscenki rodem z Hollywoodu, czy za pomocą zwykłej planszy końcowej. Do usłyszenia.